Polskie przykłady filmów animowanych, które oddają hołd aktorom dubbingowym. Zaplątani. Kojarzycie tą ikoniczną scenę, w której Rozszpunka wyciąga Gertrudę na szczyt wieży? Padają tam wtedy takie słowa. Ale mama dziś stęka. Na co Gertruda odpowiada? Ale mama dziś stęka. Stęka, nie stęka, ale mogłaby szybciej. To nie przypadek, bo w polskiej wersji językowej głosu Gertrudzie udziela Danuta Stęka. Przechodzimy do I nie ma mocnych. Kojarzycie tą scenę, w której pan I nie ma mocny jest na spotkaniu z projektantką kostiumów? W oryginalnej wersji, gdy pan I nie ma mocny pyta projektantki, w jakich miastach odbywały się jej pokazy mody, ona odpowiada, że w Mediolanie. W polskiej wersji językowej padają słowa: widziałem twój pokaz w telewizji, chyba był w BBA. Buenos, dziecko, w Buenos. To również nie przypadek, ponieważ w polskiej wersji językowej w rolę projektantki wcieliła się piosenkarka Kora, a jeden z jej największych przebojów to Boskie Buenos. Shreka nie trzeba nikomu przedstawiać. Kojarzycie tą scenę, w której osioł zostaje zaciągnięty na targ, a jego właścicielka próbuje przekonać wszystkich, że zwierzę mówi? Dość, tracimy czas. Straż! Nie, nie, on umie, naprawdę. Gdy wkrada się tu pewna wątpliwość co do umiejętności osła, na zwierzaka spada magiczny pył i ten unosi się do góry. A jak ty, gubku? Gadam, latam, pełny serwis! Latać każdy może, trochę lepiej czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! I jest to oczywiste odwołanie do piosenki Jerzego Sztura, Śpiewać każdy może, który wcielił się tutaj w rolę osła.